proste wymiary geometryczne prostych elementów można zmierzyć prostymi długościomierzami jednoosiowymi, na przykład suwmiarką. To jest najprostsza suwmiarka, można oczywiście wziąć suwmiarkę elektroniczną. Do wyższej dokładności konieczne jest zastosowanie czujników o wyższych dokładnościach. W każdym razie są to pomiary jednoosiowe. Ale co zrobić z detalem, który jest bardzo skomplikowany? Tu mamy przykład takiego elementu, to jest fragment korpusu pompy hamulcowej w samochodzie. Jest to i tak bardzo prosty element. Tego elementu przy pomocy urządzeń do pomiarów jednoosiowych byłoby bardzo trudno zmierzyć, a jeżeli nawet, to takie pomiary byłyby zbyt kosztowne i zbyt czasochłonne. Dlatego też opracowano nową technikę pomiaru, technikę współrzędnościową. Widzicie Państwo tutaj maszynę współrzędnościową, która jest przykładem tej techniki. Podstawą działania i pomiaru na maszynie współrzędnościowej jest trójosiowy układ pomiaru przemieszczeń, trójosiowy układ pomiaru długości. Jedną z osi pomiaru możemy zobaczyć na tak zwanej pinoli maszyny na tym wysuwanym elemencie. Widoczny tutaj ciemny pasek, zaznaczam go tutaj, jest wzorcem inkrementalnym. Jest to, mówiąc w uproszczeniu, coś w rodzaju skali, która jest naniesiona na suwmiarce, tylko o znacznie mniejszym okresie. Tutaj jeden inkrement na tym wzorcu to jest 100 mikrometrów i ten wzorzec mierzy, pozwala nam na pomiar wzdłuż jednej osi Z. Wzorzec inkrementalny, który Państwu pokazałem na maszynie, składa się z naprzemiennych jasnych lub ciemnych linii, jak to widać tutaj na folii, albo z naciętych rowków jeden za drugim na metalowej listwie. Sposób, te linie te mają okres od 10 do 100 mikrometrów. Sposób odczytu przemieszczeń takiego wzorca polega na wykorzystaniu drugiego wzorca o takim samym okresie. Zobaczcie Państwo, tu mam drugi okres i jeżeli je nałożę na siebie, pojawiają mi się tak zwane prążki Mory, których okres tych prążków zależy od wzajemnego pochylenia jednego wzorca względem drugiego. Jeżeli teraz jeden ze wzorców zostanie przemieszczany względem drugiego, to zobaczcie, że prążki Mory również się przemieszczają. Przemieszczanie prążków Mory możemy rejestrować układem fotodetekcyjnym, zamieniać na impulsy elektryczne i zliczać te impulsy. W ten sposób przemieszczenie czytnika względem wzorca możemy zmierzyć z dokładnością i z rozdzielczością sięgającą 1 mikrometra. W tej części maszyny, tu w środku znajduje się podobny wzorzec i mierzy wzdłuż osi, nazwijmy ją X, a trzeci wzorzec znajduje się na portalu maszyny, na tym białym elemencie i pozwala na pomiar wzdłuż osi Y. W ten sposób współrzędne X, Y, Z sondy maszyny, tej, którą tu oświetlam, końcówki sondy, są cały czas mierzone. Współrzędne X, Y, Z. Istota pomiaru na maszynie polega na tym, że doprowadza się do styku końcówki pomiarowej sondy z powierzchnią badanego elementu. W tym momencie głowica w momencie zetknięcia się końcówki pomiarowej z powierzchnią badanego elementu, głowica wysłała impuls do komputera, który spowodował zapamiętanie współrzędnych X, Y, Z w tym momencie. Są to współrzędne tego punktu, tak zwanego punktu lokalizacji. Cały przedmiot możemy zmierzyć w ten sposób, że zlokalizujemy na jego powierzchni tysiące albo dziesiątki tysięcy punktów. W rzeczywistości jednak nie postępuje się w ten sposób. Otóż każdy detal składa się z elementarnych elementów geometrycznych. Na przykład tutaj widzicie Państwo płaszczyznę. To jest fragment płaszczyzny. Czyli możemy uznać, że cała ta powierzchnia jest płaszczyzną. Inny fragment, inny element to jest widoczny tutaj otwór, kołowy otwór. Możemy go potraktować albo jako okrąg w płaszczyźnie zewnętrznej, albo jako walec, powierzchnia walcowa wewnątrz. W związku z tym każdy skomplikowany detal składamy z szeregu elementów geometrycznych takich jak powierzch, płaszczyzny, osie, otwory kołowe, otwory walcowe, stożki, cylindry, elipsy itd. Do każdego z takiego otworu jest software, który pozwala zmierzyć taki podstawowy element geometryczny. Co trzeba zmierzyć, żeby ustalić na przykład przestrzenne położenie płaszczyzny? Otóż z matematycznego punktu widzenia płaszczyzna w przestrzeni zdefiniowana jest przez trzy punkty.
W związku z tym, żeby zmierzyć tą powierzchnię elementu, tą płaszczyznę, wystarczy zlokalizować trzy punkty na tej płaszczyźnie, co pozwoli przez komputer obliczyć położenie tej płaszczyzny. Mogę więc wybrać z menu komputera opcję pomiaru płaszczyzny. Po wykonaniu pomiaru takiego elementu oraz szeregu elementów, z których składa się przedmiot, przystępujemy do najważniejszej procedury, mianowicie do pomiaru odległości, do wyznaczenia odległości i wymiarów, czyli odległości między jednym okręgiem a płaszczyzną, między dwoma okręgami itd. To wszystko dzieje się w software'ze maszyny, który przedstawi kolega. Po wykonaniu pomiarów na maszynie w pamięci komputera są wszystkie elementy, które zostały zmierzone. To oprogramowanie pozwala nam wyciągnąć wszystkie dane z maszyny. Na przykład pomiar odległości funkcją pion. Możemy także wykonać przekrój, czyli na przykład z dwóch płaszczyzn przecinających się wyciągnąć prostą, punkty symetrii, inne elementy. Oprócz tego maszyna umożliwia także pomiar odległości, średnic, promieni, innych elementów. Są także takie opcje na programie jak błędy kształtu i położenia, okrągłość, płaskość, walcowość, kształt, prostoliniowość czy równoległość. Żeby tę funkcję uruchomić, należy kliknąć na tą funkcję. Zostaje ona dołożona do programu już istniejącego. W tym elemencie wybieramy sobie, między którymi elementami chcemy zmierzyć odległość. Na przykład chcemy wyznaczyć odległość między płaszczyzną drugą i płaszczyzną trzecią. Komputer przeliczył odległość, podał nam wynik, który jest podany w tym oknie. Operator ma możliwość wpisania wyniku nominalnego, jaki jest podawany na rysunkach konstrukcyjnych, i oczywiście nałożenie tolerancji, tolerancji górnych i dolnych. Następnie wynik tego pomiaru, który został tu już obliczony, zostaje dołożony do listy cech, czyli są to listy cech, które możemy wyprowadzić na zewnątrz programu za pomocą drukarki i wydrukować wyniki rzeczywiste. I na przykład wymiar, który zmierzyliśmy, jest podany tak. Po wykonaniu wszystkich elementów, jakie nas interesują, możemy wydrukować protokół pomiarowy. Wygląda to w ten sposób, że na kartce będą podane nazwy poszczególnych pomiarów, które my sami nadajemy, wartości rzeczywiste, czyli wartości zmierzone przez maszynę, wartości nominalne, wartości odchyłek i różnica tych wartości oraz dla przemysłu bardzo ważna rzecz, oznaczenie, w której ćwiartce tolerancji mieści się dany wymiar. Jeżeli wymiar nie mieści się w tolerancji, jest podawana różnica liczbowo tego wymiaru od której z tolerancji, górnej lub dolnej, w zależności, którą przekroczył. Tutaj widzicie Państwo wyniki pomiaru mierzonego wcześniej elementu, ale z punktu widzenia metrologicznego wyniki te nie miałyby sensu, gdyby nie oszacowanie niepewności, z jaką wymiary zostały zmierzone. W Instytucie Metrologii Systemów Pomiarowych od lat prowadzone są badania nad wprowadzaniem nowych metod pomiaru dokładności maszyn współrzędnościowych i jedną z najbardziej rozwijanych metod jest metoda polegająca na pomiarze wzorca płytowo-kulowego, którego właśnie tutaj widzicie Państwo. Uruchomię teraz pomiar wzorca i na podstawie pomiarów właśnie tego wzorca otrzymujemy błędy pracy maszyny. Maszyna wykonuje w cyklu automatycznym pomiar 25 kul, które są rozmieszczone w rzędach i w szeregach, tworząc macierz. Znana jest odległość między tymi kulami. Odległości, wszystkie odległości są wprowadzone do komputera i dlatego maszyna po zmierzeniu wspomnianego wzorca może porównać wszystkie
zmierzone wymiary z wymiarami nominalnymi. Na podstawie tego typu pomiarów szacuje się niepewność pomiaru maszyny. Ten wzorzec, który Państwo widzicie, jest wzorcem dwuwymiarowym, jednak możliwe jest sprawdzenie przestrzennej charakterystyki maszyny przez ustawianie wzorca w różnych kierunkach. Ustawianie przestrzenne, bądź teraz widzicie Państwo wzorzec osi X, możliwe przestawienie w każdą dowolną oś, czy ustawianie przekątne. Podstawowym zespołem maszyny współrzędnościowej jest sonda nazywana inaczej głowicą pomiarową. Powszechnie uważa się, że sonda wprowadza około 60% błędów pomiaru na maszynie współrzędnościowej. Tutaj do testowania dokładności sond są zupełnie inne metody. Można sprawdzać sondy zarówno na maszynie współrzędnościowej poprzez pomiar elementów wzorcowych w postaci kuli wzorcowej bądź pierścienia wzorcowego, jak również są metody testowania sond poza maszyną współrzędnościową na specjalizowanych stanowiskach badawczych. Metody te są dużo dokładniejsze, pozwalają na oszacować błędy sondy z dokładnością do 0,1 mikrometra, ale tak jak powiedziałem, wymagają specjalistycznych stanowisk.